Cześć! Jestem Ruda i jestem małym gryzoniem. Najczęściej spotkacie mnie na drzewach. Moim znakiem rozpoznawczym jest rudy kolor futerka i kita. Pewnie dlatego wszyscy wołają na mnie Ruda. Witajcie w moim domu! Jak widzicie, mieszkam w lesie. Jest ogromny, prawda? Ale spokojnie, nie zgubimy się. To moje naturalne środowisko. Dzisiaj będę waszym przewodnikiem, a wy moimi gośćmi. Pozwólcie, że was oprowadzę. Mój dom dzielę z liczną grupą zwierząt, nazywanych fauną i sporą liczbą gatunków roślin zwanych florą. Jak to bywa wśród domowników, jedni z nas się lubią, a inni rywalizują. Są tu przyjaciele i wrogowie. Jednak bez względu na to, wszyscy tworzymy jedną wielką leśną rodzinę. Nasz dom składa się z dwóch pięter i parteru. Każdy poziom nosi swoją nazwę i pełni określoną rolę w naszym życiu. Na parterze znajduje się runo leśne. To właśnie ten poziom zamieszkuje największa liczba roślin. Zobaczcie, są tutaj mięciutkie mchy, rozłożyste paprocie, pachnące kwiaty oraz małe krzewinki. Jest i pan Jerz, który chyba wybrał się na spacer. Zobaczcie, jak dobrze czuje się w lesie. Dlatego, jeśli go kiedyś spotkacie, nie przeszkadzajcie mu. Nie łapcie i nie straszcie go. Zwierzęta leśne, by były szczęśliwe, muszą mieć spokój. Dlatego chodźmy dalej. Zobaczcie, rosną tutaj również grzyby, które chętnie podjadam. Jednak chyba nie tylko ja je lubię. Często widzę, jak zbierają je ludzie. Czasem widzę ich również zbierających jagody. Są takie słodkie, że wcale im się nie dziwię. Słyszycie? O, to pani ropucha korzysta ze słonecznej pogody. Nie przeszkadzajmy jej i chodźmy dalej. Widzicie tamten krzew? To pani leszczyna. Bardzo się lubimy. Dzień dobry, pani leszczyno. To właśnie ona każdego roku dostarcza mi pożywne orzechy laskowe. Liczne z nich ukrywam razem z żołędziami w swoich spiżarniach znajdujących się w dziuplach i w ziemi. Niestety, czasem zapominam, gdzie zakopałam swoje skarby i muszę ich szukać. Idziemy dalej. Przed nami najniebezpieczniejszy odcinek drogi. To ścieżka rowerowa, po której poruszają się ludzie. W słoneczne dni ciężko przez nią przejść. Wszędzie czyhają na mnie koła rowerów, kije do Nordic Walkingu i biegacze. Niektórzy z naszych gości przyprowadzają do lasu psy, które biegają bez smyczy. Boję się ich, zwłaszcza kiedy mnie atakują. Muszę wówczas szybko uciekać na drzewo. O nie! Jeden z nich właśnie pędzi w naszą stronę! Szybko, za mną! Uff, tym razem się udało! Po prawej stronie widzimy wejście do pokoju pana Borsuka. Z racji na prowadzony przez niego nocny tryb życia, pan Borsuk śpi teraz w swojej podziemnej kwaterze, więc lepiej mu nie przeszkadzajmy. U pana Borsuka jak zwykle posprzątane. Szkoda, że nie wszyscy są takimi czyściochami. Znowu widzę tu jakieś śmieci. O, jest i papierek po cukierku. Pewnie niedawno przechodziła tędy szkolna wycieczka. Ech. Szkoda, że nie wszyscy są tak pracowici i dokładni jak mrówki. Sami zobaczcie, jak ciężko pracują i jak są przy tym zgodne. Jesteśmy na pierwszym piętrze, zwanym podszytem. I jak sami widzicie, znajduje się ono na wysokości pni drzew. Mam tutaj kilka swoich pokoi. To jeden z nich. Przejęłam go po panu Dzięciole.
to jego dawna dziupla. Dzisiaj znajduje się w niej moja spiżarnia, w której ukrywam żołędzie, orzechy i bukiew. W dziuplach mieszkają ptaki, nietoperze i wiele innych zwierząt. Powstają one naturalnie lub wykuwają je dzięcioły. O, zobaczcie! Jeden z nich siedzi na tamtym pniu drzewa i pracuje nad kolejną. Lubi obserwować z wysokości swoich leśnych sąsiadów. Popatrzcie! To gniazdo kosa. Ale mam dzisiaj szczęście! W gnieździe są jajka. To pora obiadowa, a ja jestem głodna. Dzisiaj na obiad zaserwuję sobie jajko. Nie bójcie się, nic wam nie grozi. No tak, zapomniałam wam powiedzieć. My, wiewiórki, należymy do zwierząt wszystkożernych. A ptasie jaja i pisklęta to jedne z naszych przysmaków. Zapraszam was teraz na ostatnie piętro, nazywane przez nas koronami drzew. To najwyższy poziom w naszym domu. Żyje tu bardzo dużo ptaków i innych małych zwierząt. Ja też mam tutaj swoje gniazda i budki. Jedną z nich widać na tamtym drzewie. Chodźcie, pokażę wam. Mam tutaj kilka gniazd. Buduję je z suchych gałązek, a wnętrze dekoruję mchem, sierścią, piórami, trawą. Moje budowle są koliste. Mają daszek i wejście od dołu. Czasem, by zapewnić sobie i moim dzieciom dodatkową ochronę, ukrywam je w budkach. Tak jak w tym przypadku. Uwielbiam biegać po tym piętrze. Jest tutaj tak wysoko i wszystko idealnie widać. Zobaczcie sami! Na tym koniec naszej dzisiejszej wycieczki. Mam nadzieję, że mój dom wam się podoba. Jak widzicie, wszystkie występujące w lesie rośliny i zwierzęta tworzą jeden dobrze funkcjonujący organizm. Dlatego musicie pamiętać, że w lesie, tak samo jak w domu, powinien panować porządek. Nie można tu śmiecić i niszczyć spotkanych na swojej drodze drzew i krzewów. Bardzo ważne jest też zachowanie ciszy. Jak widzieliście, niektóre zwierzęta prowadzą nocny tryb życia. Nie wolno zakłócać ich snu, ani płoszyć innych zwierząt. Dziękuję wam za odwiedziny. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać wam, jak żyjemy i gdzie mieszkamy. Do zobaczenia niebawem. Może uda się nam spotkać, kiedy znów odwiedzicie las.